Witam serdecznie, moim gościem Tomasz Bieniek, Piemonte Calcio. No, witam. Tomek, nie po takiej myśli miało to spotkanie dzisiaj przebiegać. Tak naprawdę dzisiaj przyjeżdżaliście jako faworyt tego spotkania, nie udało się wygrać. 5-1 ten wynik zaskakuje, jeżeli chodzi o to dzisiejsze spotkanie? No, zdecydowanie, jednak mieliśmy trochę braków kadrowych i zdecydowanie zawiniły te ostatnie bramki i otworzył się worek z bramkami. No trochę było błędu w obronie, zdecydowanie dzisiaj obrońców nam zabrakło. Zastanawiam się takim faktem, mieliście już utrzymanie tak naprawdę w tej lidze i czy to było pokłosie tego, że dzisiaj to spotkanie wyglądało z waszej strony tak troszkę mniej ambitnie? No może ktoś podchodził już z chłodną głową do tego, że jednak już jest to utrzymanie i zostajemy w tej pierwszej lidze. No ale 3 punkty to jednak 3 punkty, była szansa na zrównanie się z liderem, nie licząc tam udział bramek straconych. Także każdy chciał tu zawalczyć, no ale niestety, tak jak mówię, braki kadrowe. Wracasz do drużyny Piemonte Calcio, ten powrót fajnie oceniamy, bo jest tak naprawdę twoja postawa bardzo dobra. Zaklimatyzowałeś się już, czy jeszcze są pewne braki gdzieś tam z grania z kolegami? Nie, no fajnie, pierwsze 2 mecze super, naprawdę w końcu wynik na 0 z tyłu, ostatnio 3-0 wygrany. Na pewno to motywuje i też po tych kontuzjach, po tych przejściach fajnie znowu zagrać z chłopakami i liczymy na to, że w przyszłym roku będzie dużo lepiej i żeby tylko pozwoliło zdrowie. Co teraz będzie z Piemonte Calcio? Będziecie mieć teraz dłuższą przerwę, ponieważ w pucharze nie uczestniczycie. Z tego, co słyszałem, to na hale będziecie się chcieli zebrać. Będziecie mieć 1,5 miesiąca przerwy. Co będziecie robić? Poniedziałki, piątki, Orlik. Czyli trenujecie? Zdecydowanie tak, trzeba trochę zrzucić. Dziękuję za wywiad. Dziękuję również, pozdrawiam.